Uwaga! Drogi widzu, ostrzegamy! To, co za chwilę zobaczysz, może wywołać u ciebie trwały szok. Prawdopodobnie takiej imprezy po awansie na euro jeszcze nigdy nie widziałeś. Ale poczekajcie, moment! Zanim zaczniemy świętowanie awansu na euro 2020, to mamy dla was bardzo ważne ogłoszenie. Arvind, jedziesz! Dzięki Mikołaj za głos, słuchajcie, ja dzwonię do was prosto z drogi, a to dlatego, że akcja jest naprawdę szybka, szybka akcja i kto pierwszy, ten lepszy, bo uwaga, uwaga, z okazji 19 urodzin na Ergolu jest wyprzedaż do 50% na wybrane buty. Linki do tych butów macie w tym momencie w opisie. Promocja będzie trwała co najmniej 2 tygodnie, ale zawsze jest tak, że w takich wyprzedażach te buty, wiecie, znikają i zostają rozmiary mniej popularne, więc jeżeli chcecie się załapać na naprawdę fajne ceny, a macie na przykład X1 w bardzo fajnych cenach, tak jak widzicie w tej chwili na ekranie, macie najeczki w promodele w bardzo fajnych zniżkach, również widoczne na ekranie. Także jeżeli chcecie skorzystać, to koniecznie wbijajcie do linka widocznego w opisie tego filmu. Ja nie przedłużam, Mikołajowi oddaję głos. Dzięki za oglądanie. Możemy startować z imprezką? No to tylko spójrzcie, co dzisiaj dla was mam. Chateau de Piccolo, rocznik 2019, najlepszy smak. To ja może zacznę się zabierać za polewanie tego szampana z najwyższej półki. A wy tam niżej w komentarzach dajcie znać, który według was piłkarz reprezentacji Polski był tym najlepszym w meczu z Macedonią Północną. No i widzimy się później na piciu szampana. Wiecie co? Na chwilę zapomnijmy o wszystkich, ale to wszystkich problemach kadry. Przynajmniej na jeden dzień. Jeszcze pewnie do nich nie raz wrócimy. Dzisiaj jednak tylko pozytywne myślenie i świętowanie sukcesu naszych piłkarzy. Żadnej krytyki, nic, zero. W końcu jedziemy na euro. Przed naszymi orłami kolejny wielki turniej i możliwość zapisania się w historii polskiej piłki. Nic więc dziwnego, że kibice znowu jarają się, szeroko uśmiechają i mocno wierzą. A ekipa Brzęczka zbiera gratulacje z różnych stron świata. I to od innych znanych piłkarzy. No to teraz przenosimy się do krainy serduszek, czyli Instagrama. Może zaczniemy od bohaterów meczu z Macedonią Północną, czyli strzelców bramek. Na pierwszy ogień idzie Przemysław Frankowski, który odebrał gratulacje m.in. od syna byłego reprezentanta Polski Andrzeja Kobylańskiego, Martina. Ofensywny pomocnik zaliczył zaledwie malutki epizodzik w Lechii Gdańsk, a teraz występuje i daje radę w trzeciej lidze niemieckiej w barwach Eintrachtu Brunswick. Co ciekawe, Frankowskiemu brawo bracie napisał kumpel z reprezentacji, czyli Krzysztof Piątek. Od razu widać, kto się tutaj mocniej ze sobą trzyma. Może gratulacji zebrał też Arkadiusz Milik. No ale po takim golu? O napastniku Napoli nie zapomniał jego były klub, czyli Górnik Zabrze. W stronę Arkadiuszo emotkami pomachał 69-krotny reprezentant Polski Tomasz Kłos. Ale teraz, uwaga, największy hicior. Pod wrażeniem uderzenia Milika jest również człowiek, który załatwił Barcelonę w Lidze Mistrzów, czyli Kostas Manolas. Grecki obrońca Napoli napisał: brawo, bomber! Prawda, że ładny gest ze strony kumpla z drużyny? Tylko szkoda, że Ancelotti jakoś tak siedzi cicho. Nie wiem jak wy, ale ja wczoraj byłem pod wrażeniem gry Jacka Góralskiego. Co to był za pitbull środka pola? Naprawdę, duży szacun. Byłemu piłkarzowi Wisły Płock pogratulowali obecni piłkarze Wisły Płock, czyli Jakub Rzeźniczak oraz Georgi Merebaszwili. Wśród komentarzy pod zdjęciem pomocnika znalazłem też brawa od kumpla Góralskiego z obecnej szatni, czyli napastnika Ludogorca Mavisa Chiboty. Zawodnik z Kongo pewnie nieraz przekonał się na treningu, co oznacza być zatrzymanym przez Góralskiego. Auć. Piłkarze dali też o sobie znać pod zdjęciem Piotra Zielińskiego. Były gratulacje od obecnego zawodnika Sandecji Marcina Flisa, od pomocnika belgijskiego Hent Jakuba Piotrowskiego, który na Instagramie ma ciekawy nick Kaszki. Zielińskiemu komentarz zostawił również dawno niewidziany w reprezentacji Waldemar Sobota. I jeden z jaśniejszych punktów dwóch ostatnich meczów kadry Brzęczka. Sebastian Szymański też zebrał sporo gratulacji. Wiadomo, przede wszystkim od kumpli z Legii i samej Legii.
klub i cała Warszawa pamięta. Stąd to zielone serduszko. A czerwone serduszka wystawili kumplowi Majecki oraz inny talent Legii Mateusz Praszelik. Co ciekawe, z gratulacjami dla Szymańskiego pośpieszyła portugalska kolonia wicemistrza Polski, czyli Rocha, Cafu oraz Salvador Agra. Ten ostatni popisał się nawet znajomością polskiego. Gdyby tylko jeszcze tak zasuwał na skrzydle. A Jankowi Bednarkowi bicka wystawił jego brat, bramkarz Herenveen Filip. A co u starej gwardii reprezentacyjnej? Lewemu za występ z Macedonią Północną bił brawo Jerzy Dudek. Jak najbardziej się należało. I nawet Transfermarkt pogratulował. Nie wiem, czy to oznacza, że wartość lewego na tym portalu jeszcze wzrośnie, ale kto wie, może. Mega wysyp gratulacji pojawił się u Grosika. Były podobnie jak u Roberta, brawa od Dudka, ale też Jakub Rzeźniczak przypomniał o legendarnym Turbo. Kamil Grosicki zyskał również szacunek ludzi ulicy, a wszyscy wiemy, że to się liczy. Grosikowi takiego pozytywnego kuksańca z gratulacjami posłał też Artur Szpilka. Skoro jesteśmy przy muzykach i sportowcach, to raper Mister Polska zostawił bicka Mateuszowi Klichowi, a siatkarz Karol Kłos zostawił komentarze u Krzysztofa Piątka oraz Piotra Zielińskiego. Żeby jeszcze tylko piłkarze prezentowali formę siatkarzy, to dopiero byłoby pięknie. Ale uwaga, zaczynamy. Aż się trzęsie cały stół, tak go otwieram. Uwaga, uwaga! O kur... Jakimś cudem przeżyłem to otwieranie szampana, ale jak widzieliście, nie było łatwo. I teraz na koniec. Chciałem pogratulować wszystkim, ale to wszystkim piłkarzom reprezentacji Polski, którzy wzięli udział w tych eliminacjach i dołożyli jakąś tam swoją cegiełkę do ostatecznego sukcesu. Panowie, gratuluję awansu na Euro 2020. Chciałem również pogratulować panu, panie selekcjonerze Jerzy Brzęczek, Brzęczku. Jerzy Brzęczku, selekcjonerze. Wuja, tobie chciałem pogratulować. O właśnie, żeby nie było, że Lipiński jest taki zły i tylko krytykuje. To teraz wasze zdrowie. A, ten smak, ta truskawka. Truskawka dla Pepa Guardioli z Truskolasów. Swoją drogą pozdrawiam wszystkie Truskolasy. No i co? Przydałaby się jakaś muzyczka, ale zaraz YouTube przytnie za prawa autorskie. W każdym razie świętujemy dalej, trzymajcie się i mam nadzieję, że będziemy świętować jeszcze dużo, dużo lepiej po sukcesie na Euro 2020. Oby. Trzymajcie się, dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną, dziękuję za to, że obejrzeliście, jak otwierałem szampana i prawie straciłem głowę. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce. Wasze zdrowie!